Początek. O, witamy. Witamy pana dyrektora. Dzień dobry. Cieszymy się, że pan dołączył. Dobrze, to myślę, że panie dołączą w trakcie, ewentualnie wtedy im tą nieobecność usprawiedliwimy na samym początku, ponieważ prowadzą, są jeszcze teraz w trakcie komisji. Witam państwa bardzo serdecznie, witam państwa dyrektorów. Proszę o przygotowanie listy obecności do sprawdzenia, żebyśmy mogli formalnie zacząć. Wydaje mi się, że kworum mamy. Ja przepraszam, tylko dopytam, czy na tej liście to tylko państwo radni, czy uczestnicy? Tak, tylko państwo radni, tylko radni, bo to jest lista obecności dla radnych. I proszę, żeby państwo, członkowie komisji, nie tylko radni, ale członkowie komisji. Mamo! To. Pani przewodnicząca, nie mamy kontaktu z panem Jurkowskim. Kogo nie mamy? Z panem Jurkowskim nie mamy kontaktu. Aha, no to widzę nie pana. Nie zalogował się na liście obecności. Zbyszek, zaloguj się na liście. Głosowałeś? Zaznaczyłeś obecność? No. Czy wszyscy obecni są obecni na liście i zaznaczyli swoją obecność? Obecni radni, myślę, członkowie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków. Wydaje mi się, że tak, że jest nas sześcioro. Co? Pozostali dołączą w trakcie, także jeszcze raz bardzo serdecznie państwa witam i otwieram posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków. Otrzymaliście państwo do swoich skrzynek porządek komisji. Doszły nam autopoprawki do pierwotnego porządku obrad. W związku z tym proponuję przegłosować porządek wraz z autopoprawkami. Jeżeli można prosić o przygotowanie panelu do głosowania. Już mamy panel do głosowania. Jeżeli nie mają państwo uwag i przyjmują ten porządek, to proszę zagłosować i przekazać do obsługi komisji. Dziękuję. Jednogłośnie przyjęliśmy porządek i możemy przejść do punktu pierwszego, projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Lublin na 2020 rok wraz z autopoprawką druk 891-2 i 891-1. Przepraszam za dzisiejsze dodatkowe atrakcje, ale nie pozbyłam, znaczy nie było targu dla dzieci, także jestem dzisiaj w towarzystwie. Czy są jakieś pytania, czy możemy przejść do zaopiniowania? Widzę, że może. W takim razie proszę o przygotowanie panelu do głosowania i możemy przystąpić do opiniowania. Mamo. No to to też. Hej! Thank you.
Dziękuję. Jednogłośnie projekt uzyska pozytywną opinię. Przechodzimy do punktu drugiego. To jest projekt uchwały zmieniającej uchwałę numer 481/12/2019 Rady Miasta Lublin z 15 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin wraz z autopoprawką druk numer 892-1 oraz 892-2. Jeżeli nie ma pytań, to proszę o przygotowanie do głosowania i już możemy opiniować. Proszę zaznaczyć swoją decyzję i przekazać do obsługi komisji. Dziękuję. Informuję, że projekt uzyskał pozytywną opinię. Przechodzimy do punktu trzeciego. To jest projekt uchwały w sprawie wypełnienia obowiązywania strategii rozwoju miasta Lublin. Druk numer 907-1. Jeżeli już Państwo wyczerpali na poprzednich komisjach pytania, a widzę, że tak, to możemy przejść do zaopiniowania. Ale mamo. A proszę się nie krępować i zadawać pytania, także jak ty. Już możemy głosować. Dziecko skorzystało z możliwości zadania pytań. Tak, także. Dziękuję. Informuję, że jednogłośnie projekt uzyskał pozytywną opinię. Przechodzimy do punktu czwartego. Zaopiniowanie pisma rektora Kościoła Świętego Piotra Apostoła w Lublinie zbierającego prośbę o wyrażenie zgody na zmianę i zmniejszenie zakresu wykonania prac konserwatorskich przy renowacji sklepienia pod emporą chóru muzycznego. Przesłane komisji pismem zastępcy prezydenta miasta Lublin, znak MKZ in i no i już nie będę czytała tego, z 21 października 2020 roku. I tutaj miałabym prośbę, żebyś, nie wiem, pan dyrektor Hubert Mącik. Właśnie, bo no tak przyznam szczerze, że w miarę komisji trochę wątpliwości się we mnie pojawiały, związane z tym, że no tak nie rozumiem, chyba jakąś pożyczkę dajemy taką tutaj kościołowi. Ja już wyjaśnię. Ale... To znaczy może... sprawa wygląda... Pani przewodnicząca. Tak, słucham. Pani przewodnicząca Bach, bo nie słyszałam. Jeszcze jedno pytanie, żeby pan dyrektor od razu się odniósł. Jaka jest wartość, bo gdzieś się nie doczytałam, jaka jest wartość tego zadania i czy te środki będą przesunięte ewentualnie na rok następny? Bo zadanie, myślę, będzie realizowane, bo tam jest informacja o przesunięciu. Więc żeby też ta informacja przez dyrektora wyraźnie nam była przekazana. Ja zrozumiałam, że po prostu myśmy środki przekazali, a nie będzie, a nie będzie wykonana praca w tym momencie. Nie, nie, ale proszę... nie, to nie tak. Halo. Czy Państwo mnie słyszą? Bo muszę przyznać, że mam jakiś problem chyba z połączeniem drobny. Czy Państwo mnie słyszą? Słyszymy bardzo dobrze. No to dobrze, bo przed chwilą Panią Przewodniczącą tak słyszałem co drugie słowo. Proszę Państwa, to nie jest tak, że tutaj środki, które są przekazane przez nas, znaczy będą przekazane, bo to cały czas mówimy o dotacji przyznanej, która nie jest jeszcze rozliczona. Dopiero po jej rozliczeniu, po wykonaniu prac na podstawie faktur następuje płatność. Więc cały czas mówimy o dotacji przyznanej. Nie jest tak, że w ramach tej dotacji będzie jakiś brak wykonania prac. Chodzi o to, że ksiądz zamierzał wykonać szerszy zakres, z którego te dotacje z budżetu Rady Miasta były pewnym procentem. Ja w tej chwili muszę przyznać, nie mam dokumentu przy sobie, nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, jaki to był procent. Natomiast chodzi o to, że ksiądz prosi Państwa o akceptację takiej sytuacji, w której pozostanie ta kwota dotacji. To było 59%, przepraszam. Słucham? 59%. Pierwotnie. Tak, o, dziękuję bardzo. Było 59%, natomiast tutaj ksiądz ze względu na problemy inne finansowe ma prośbę o umożliwienie zmniejszenia zakresu
po to, żeby mógł wykonać te prace, które będą sfinansowane ze środków gminy Lublin bez tego zakresu dodatkowego. A zatem chodzi, mówiąc krótko, o to, że to, za co w cudzysłowie, że tak powiem, upraszczając, zapłaci gmina Lublin, zostanie wykonane w 100%, natomiast ten zakres miałby być zawężony, jeżeli chodzi o pozostałe działania. A zatem nie ma tutaj mowy o takiej sytuacji, że coś przeszłoby na później z tych środków, które są w tej chwili przyznane. Te środki byłyby przez księdza spożytkowane w całości. Natomiast chodzi o zawężenie zakresu poza tymi środkami z naszej dotacji. Można? To ja dopytam jeszcze. Jak się ksiądz rozliczy? Pani przewodnicząca, mogę się dopytać jeszcze? Aha, jeszcze, bo nie widzę. Pan przewodniczący Radgul, tak? Dobrze mówię? Nie wiem, to się zgłaszam. No, nie odnośnie tego, że... Pani przewodnicząca, może przy przyznawaniu tych środków miało znaczenie, jak wydecydowała, że będzie to procentowa, że będzie to procent. Lepiej? Ale nie wiem dlaczego, bo nic się nie zmieniło. Słaby zasięg. Taki sam. Teraz lepiej, jak obraz połączony. Tak. Chodzi mi o to, czy przy przyznawaniu tych środków miało to znaczenie, że ksiądz się zadeklarował, że będzie wykonywał dodatkowe prace i w związku z tym, bo rozumiem, w tym piśmie jest zaznaczone, że on pracę chyba chce wykonać, tylko nie wiem, czy będzie występowało środki, mogła jeszcze uzyskać to pytanie. I proszę od razu może pan przewodniczący Margul i pani przewodnicząca Margul, jeszcze się zgłaszają. Tak, no, znaczy częściowo mi pani przewodnicząca mi ukradła pytanie, częściowo, bo też chciałem zapytać, czy to było warunkiem koniecznym dostania. No, dla mnie to jest sytuacja niedopuszczalna, skoro wszyscy inni, którzy aplikowali, bo tych podmiotów było trochę, no, to w większości podmioty związane z kościołem. I skoro wszyscy dostawali częściowe dofinansowanie do tych projektów i nagle jeden podmiot uznaje, że tylko za nasze pieniądze będzie cokolwiek robił, no to dla mnie to jest rzecz po prostu skandaliczna. I mam pytanie też takie, czy w związku z powyższym, nie zgadzając się, po prostu jeżeli ksiądz chce ograniczyć zakres, no to po prostu proporcjonalnie mniej, żeby kościół dostał tych pieniędzy, bo nie uważam za niemożliwą taką sytuację, że po prostu jako jedyny będzie taki wyjątek miał i w 100% dostanie, skoro inne podmioty dostawały w części. Od razu mogę pytanie, żeby od razu odpowiedzieć. Tak, właśnie chciałam, żeby pani... No, ja natomiast chciałam zapytać, ale tutaj wcześniej odniosę się jednym zdaniem do zdania wypowiedzianego przez kolegę, niedopuszczalne. Ja to pismo zrozumiałam, może niedokładnie przeczytałam i zbyt szybko, że ksiądz nie mówi, że nie wykona, tylko w tym momencie są różne, są warunki takie, które mu nie pozwalają w całości zrealizować, natomiast prosi o to, żeby ta dotacja była rozliczona, bo jest ona procentowo przeznaczona. I jeśli jest tak, to bardzo proszę pana dyrektora, żeby jakby wyjaśnił, żebym była przekonana, że tak jest. Bo ja tego tak nie zrozumiałam, że nie będą w ogóle prace wykonane inne. I jeżeli jest litera prawa, która mówi, że 50, jak pani dyrektor Puton powiedziała, 59, tak? No nieważne, jest określony procent wartości całego 69%. Zadania. Ile? 69. No czyli prawie 70. To jest wartość. Pani przewodnicząca się wyłączyła, nie wiem, czy celowo. W razie przewodniczący Zbigniew Jurkowski. Ja tutaj ad vocem jednej wypowiedzi z radnych, którzy mówi, że ksiądz dostaje pieniądze. Tych pieniędzy dostaje ksiądz, tylko dostaje obiekt, który jest restaurowany. Także my to nie możemy patrzeć na to, że przez pryzmat księdza, tylko przez pryzmat obiektu,
Jest to kościół zabytkowy, bardzo ładny. Ja jestem w tym kościele bardzo często i my musimy zrobić wszystko, żeby ten zabytek dla potomnych zachować. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie dyrektorze. Może... No tak, 200% księdza od razu. Panie Bartoszu, pan jest zadeklarowanym ateistą i na każdej wypowiedzi pan krytykuje Kościół. Także proszę być obiektywny. Jeszcze widzę, że pan przewodniczący Nowak zgłasza. No ale ja tylko bym mogła prosić o dokończenie, bo nie wiem, w którym momencie... Proszę o ciszę jeszcze, jeżeli pani przewodnicząca mogła skończyć, bo nie wiem, czy dokończyła pytanie, to proszę i nie wiem... Czy pan Nowak, dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, więc no coś właśnie, chyba nam jednak nie daje, bo podwójny głos. Ale słyszymy, że odpowiedź dyrektora ewentualnie dobrze. Na komisji stałej, dokładnie ten sam pogłos. Pani przewodnicząca, niech się włączy, a reszta niech się wyłączy. No właśnie, słyszalna jestem. Jadziu, włączam sobie ścisz. Ja tylko powiem, niech dyrektor odpowie na te pytania, które były, być może będzie one wystarczające. Dziękuję. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Marcin jeszcze, przepraszam, proszę. No bo to w tym temacie, panie dyrektorze, jakby pan mógł przybliżyć mi historię uzyskania tej pierwotnej dotacji i tych kolejnych etapów realizacji projektu, bo przypominam sobie troszeczkę przez mgłę, ale wydaje mi się, że taki ciąg zdarzeń miał miejsce, że tam odkrywano w trakcie prowadzonych prac dodatkowe elementy historyczne i jednocześnie prosiłbym, panie dyrektorze, żeby powiedział mi pan, czy pełna kwota z innego zadania, ale z tej samej puli trafiła do parafii ewangelicko-augsburskiej i czy pastor wystąpił z analogicznym wnioskiem. Jeśli oczywiście były sytuacje podobne. Proszę, dyrektorze, bo myślę, że już wyczerpaliśmy pytanie. Dziękuję bardzo. Ja mam nadzieję, że wszystko usłyszałem, jeżeli chodzi o Państwa pytania, bo trochę też mi rwało połączenie, ale jeżeli bym czegoś nie dopowiedział, to prosiłbym o informację, że czegoś mi zabrakło. Jeżeli chodzi o takie kwestie formalne na wstępie, z punktu widzenia przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, która daje możliwość gminie dofinansowywania prac przy zabytkach, możemy jako gmina, to znaczy państwo jako rada decydujecie, no my tym zajmujemy się formalnie, dofinansowywać do 100% kosztów określonych w ramach przepisów ustawy na właśnie między innymi prace konserwatorskie, restauratorskie i inne roboty przy zabytkach wskazane bezpośrednio w artykule 77 ustawy. W tym właśnie takie prace konserwatorskie, o jakich jest tutaj mowa. Natomiast wracając do kwestii historii samego tego remontu obiektu, o którym tu mówimy, wyglądało to w ten sposób, tak jak pan przewodniczący Nowak zauważył, to znaczy w kościele od kilku już lat trwają nieprzerwanie prace konserwatorskie o bardzo szerokim zakresie, związane z polichromiami całego wnętrza kościoła, między innymi z polichromiami nawy, prezbiterium, odnawianiem ołtarza głównego, i dodatkowo jeszcze kolejnymi elementami, które to prace są prowadzone w przytłaczającej większości ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Te prace, o których dzisiaj rozmawiamy, są częścią dużo, dużo szerszego tematu konserwacji wnętrza tego kościoła. Zatem, no mówiąc najkrócej, nawet jeżeli to byłoby tak, jak byłoby, jeżeli państwo zaopiniują pozytywnie ten wniosek, 100% po stronie gminy, w tym etapie konserwacji tej części malowideł pod Emporą, to tak czy inaczej jest to tylko niewielka kwota w stosunku do całych prac konserwatorskich, które się w kościele toczyły, toczą i jeszcze będą toczyć. Faktycznie jest też tak, że ten zakres prac, który tutaj finansujemy w ramach tej wcześniejszej dotacji, no i jeżeli państwo zaopiniują pozytywnie, to będzie to skorygowane, jeżeli chodzi o procent, natomiast nie o zakres. Jest to coś, co zostało odkryte w tym roku w trakcie prac konserwatorskich
które miały nieco inny zakres, ponieważ chodziło wyłącznie o odczyszczenie i zakonserwowanie malowideł tych, które tam w ramach empory chóru muzycznego były wtórne, zostały odkryte pod nimi warstwy malowideł XVIII-wiecznych, pochodzących z lat 70., 80. XVIII wieku, wcześniejsze niż te przemalowania późniejsze. I w związku z tym konserwator wojewódzki nakazał księdzu odsłonięcie i zakonserwowanie tych starszych właśnie malowideł w przestrzeni tej empory. I stąd też pojawił się z punktu widzenia księdza Suszyły problem, w jaki sposób te prace sfinansować, ponieważ we wcześniejszych środkach dotyczących, szeroko mówiąc, finansowania z różnych źródeł tego szerokiego projektu, jakim jest konserwacja całego wnętrza kościoła, no takich środków nie miał zaplanowanych ksiądz, ponieważ nie było w ogóle takiej pozycji, bo nie były te malowidła starsze w tym obszarze znane. I jak słusznie pan przewodniczący Nowak pamięta, faktycznie stąd wzięło się to pismo i ten wniosek księdza, żeby no niejako poza tymi środkami, które wcześniej były rozdzielane, zawnioskował on o dodatkową dotację związaną właśnie z tym faktem odkrycia i co za tym idzie potrzeby zabezpieczenia, zakonserwowania tych malowideł. I faktycznie, tak jak pani przewodnicząca Mach wspomina, nie chodzi tutaj księdzu o to, żeby zrezygnować z realizacji tych pozostałych działań, tylko żeby wykorzystać w całości tę dotację z budżetu gminy Lublin, ale właśnie przy zachowaniu tej samej kwoty, a zmniejszeniu zakresu, stanowiłoby to większy procent całego zadania. Natomiast pozostałe te prace zamierza ksiądz kontynuować, szukając środków z innych źródeł. Tak to w dużym skrócie wygląda. Jeszcze tylko dodając informację a propos parafii ewangelickiej, o którą pytał pan przewodniczący. W ramach tych środków tegorocznych nie było wniosku księdza z parafii ewangelicko-augsburskiej, natomiast taki wniosek ostatnio wpłynął, w związku z tym on będzie przedmiotem dyskusji pewnie i z państwem już w ramach przyszłorocznego budżetu. Dziękuję. Widzę, Można że... pani przewodnicząca? No tak, ale jeszcze ja bym chciała też zabrać głos, ponieważ czy jeżeli my w tym momencie byśmy nie zaopiniowali tego pozytywnie ze względu na to, że no, tutaj ksiądz pisze o problemach związanych z pandemią, no te problemy się odbijają na całym budżecie i wykonałby część tych prac, a później jakby po tym czasie wnioskował ewentualnie o dalszą dotację, no czy to by miało jakiś, znaczy czy to by było jakimś formalnym problemem? I jeszcze widziałam, że się zgłaszał Bargul bodajże i przewodniczący Marcin. Tak? Dobrze? I wszyscy, jeżeli chodzi o tą turę. Ja ewentualnie na końcu. Ja już nie, pani przewodnicząca, ja już uzyskałem odpowiedzi. Tak? Aha, dobrze. To proszę pan przewodniczący Bargul. Dziękuję bardzo. Ja, panie dyrektorze, nie uzyskałem odpowiedzi na pytanie takie, bo ja przez Komisję Budżetowo-Ekonomiczną również przechodziły te całe listy. I ja pamiętam właśnie, że wszyscy, tam tylko dwa były wyjątki jakieś, że było troszkę więcej niż 50, nawet nie wiem, czy to nie był ten wyjątek. Natomiast wszystkie prace miały być tam w okolicach 50. Mogę się teraz mylić. Natomiast nikt nie miał 100%. I pytanie było takie, na które nie uzyskaliśmy odpowiedzi, czy warunkiem uzyskania tego dofinansowania był udział własny. Bo nagle okazuje się, że jedyny podmiot będzie mieć 100%. Ja oczywiście nie neguję tego, że tam znaleziono, że to są cenne rzeczy i tak dalej. Natomiast jeżeli tworzymy jakieś warunki dla wszystkich podmiotów i nagle się okazuje, że jeden, czy ten podmiot w tym momencie będzie spełniać te warunki, które na początku narzuciliśmy? I na to nie uzyskałem odpowiedzi, prosimy o odpowiedź. Czy mogę od razu, czy po, bo faktycznie... No tak, bo chyba już na razie... Pan przewodniczący o to pytał, faktycznie to gdzieś mi umknęło. To znaczy, my dzieląc te środki co roku, tak jak to robimy najczęściej około lutego czy marca, staramy się przyjmować pewnego rodzaju założenie takie, że każdemu staramy się mniej więcej równy procent dotacji przyznać.
W tym przypadku ten wniosek, o którym w tym momencie rozmawiamy, wpłynął później właśnie w związku z tym odkryciem malowideł. No i oczywiście zawsze z punktu widzenia tego, kto dotację, tak jak w moim przypadku proponuje, no a Państwo przyznajecie, jest zawsze jakimś argumentem rzecz jasna fakt, że nie są to tylko i wyłącznie środki publiczne, ale też pozyskiwane w jakiś sposób inny z wkładu własnego. I tutaj się z Panem Przewodniczącym w pełni zgadzam, że zawsze jest to pewnego rodzaju sytuacja pozytywna, kiedy inwestor w jakiś sposób jest w stanie sobie zmontować to finansowanie prac przy zabytku. Natomiast no, w tym przypadku jako takiego wymogu wprost określonego w przepisach nie ma. No, i tak jak wspominałem, w tym przypadku sytuacja z tym proponowanym przez księdza zwiększonym procentem finansowania przy zachowaniu tej samej kwoty wynika z sytuacji, której nie był w stanie przewidzieć, mówiąc najkrócej. Więc ja z jednej strony w pełni rozumiem jego starania w tym momencie, no z drugiej strony w pełni rozumiem uwagi pana przewodniczącego, bo no zawsze jest lepiej, jeżeli nie tylko środki publiczne w takich sytuacjach są tym elementem, który służy takiemu działaniu. No a z drugiej strony też mam świadomość, że w tym przypadku nie mówimy o kościele parafialnym, który ma jakieś stałe dochody, ale o kościele rektoralnym, który też w różny sposób te swoje dochody dotyczące bieżącego funkcjonowania pozyskuje. Tutaj te różnice pomiędzy różnymi podmiotami są bardzo różne. No, tak może uspokajając mnie jako, czy też dodając pewnego rodzaju informacje, no wydaje mi się, że warto zauważyć, że tak jak wspomniał pan przewodniczący Jurkowski, nie tyle dotujemy w tym przypadku księdza, który zawiaduje, który zajmuje się tym i zarządza tym obiektem, ale po pierwsze te środki są przekazywane na remont zabytku, który ma znaczące wartości artystyczne, a bezpośrednio te środki oczywiście trafiają poprzez księdza na podstawie faktur do przedsiębiorców, do wykonawców, którzy te prace realizują. I ksiądz nie jest tutaj żadnym pośrednikiem z punktu widzenia jakiegoś bogacenia się zarobku czy w jakikolwiek inny sposób. A panie dyrektorze, jeszcze takie pytanie, czy jeżeli teraz opiniujemy pozytywnie i uzyska on zgodę, żeby wykorzystać te środki w całości na część tych prac, to będzie mógł w lutym ubiegać się o dofinansowanie ewentualnie do pozostałych prac, które teraz zostały objęte w ramach kolejnej transzy? Znaczy ksiądz nie złożył wniosku na rok przyszły związanego z tym, bo wnioski przyjmowaliśmy do 15 września. Jeszcze chyba nie mógł, bo jeszcze go obligowało to postanowienie. To znaczy mógł na inny zakres, natomiast jako takiego no, nie złożył, więc w tej sytuacji tak czy inaczej w tym pierwszym, że tak powiem, podziale no, nie będzie możliwości, żeby ująć księdza. Natomiast jeszcze wracając do pytania pani przewodniczącej, bo na to nie odpowiedziałem, co by się stało, gdybyście państwo nie zaopiniowali. No, w treści umowy, zgodnie z państwa wcześniejszymi ustaleniami związanymi z uchwałą budżetową, mamy wskazany jednoznacznie, jaki procent kosztów możemy pokrywać. Więc w tej sytuacji, niezależnie od tego, jaką wysokość faktur ksiądz przedstawi, to pokrylibyśmy te 59%. Oczywiście nie więcej niż ta kwota dotacji. Natomiast jeżeli byłoby to powiększone, no to do kwoty dotacji możemy pokryć do 100%. Więc w tej sytuacji ksiądz musiałby po prostu część środków znaleźć skądinąd, najkrócej mówiąc. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Jurkowski, nie wiem, pani przewodnicząca Mach też? Nie. Ja tylko chciałem powiedzieć, że zagłosuję za. Dziękuję. Amen. Dobrze. Czy jeszcze jakieś pytania? Można jeszcze. Pan przewodniczący. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, prosiłbym po pierwsze jeszcze przypomnieć, jak to wyglądało pozostałych, bo ja mniej więcej pamiętam, tylko mogę się mylić co do, bo nie mam teraz tych dawnych dokumentów przed sobą. I pytanie jeszcze takie techniczne. W momencie, kiedy państwo ogłaszacie konkurs na możliwość dofinansowania w danym roku i czy można prosić o jakiś dokument związany z tym naborem, co tam państwo piszecie w tym naborze, jaka jest treść takiej oferty dofinansowania, żeby można było się zapoznać?
Panie przewodniczący, wygląda to w ten sposób, że te sprawy są uregulowane uchwałą Rady Miasta. Nie ma tutaj jako takiego konkursu, po prostu uchwała wprost określa tryb przyznawania dotacji. Według treści uchwały do dnia 15 września roku poprzedzającego przyznanie dotacji zbieramy wnioski. Zbieramy wnioski dotyczące właśnie tych wniosków. Następnie podział tych wniosków proponujemy, podział kwoty, którą mamy w budżecie pomiędzy te wnioski proponujemy Państwu do zaopiniowania i przyjęcia w drodze zmiany uchwały budżetowej. I staramy się, tak jak wspomniałem, w równy sposób procentowo ten podział rozdzielać na tych wszystkich wnioskodawców, którzy złożą wnioski w pełni poprawne formalnie. Nie zdarzyło się jeszcze, żeby ktoś złożył wniosek poprawny formalnie i żeby nie dostał, znaczy żeby nie została mu przyznana dotacja, bo oczywiście też nie zawsze były takie sytuacje, kiedy mimo przyznania dotacji ta dotacja została ostatecznie wypłacona, ponieważ bywały takie sytuacje, że mimo przyznania dotacji na przykład beneficjent rezygnował, no i w związku z tym czy nie podpisywał umowy, czy rezygnował później z dotacji, a więc dotacja wypłacana nie była. Te kwoty, te wartości procentowe, o które pan przewodniczący pyta, w tym roku było to, jeśli dobrze pamiętam, około 28% w przypadku tych właśnie wniosków, które były, pomiędzy które proponowaliśmy rozdział, państwo go akceptowali dotacji na początku tego roku, z wyjątkiem dwóch drobnych wniosków, gdzie właśnie zaproponowałem te 50%, ponieważ tam były to kwoty rzędu kilku tysięcy złotych, a nie kilkudziesięciu czy więcej, jak w przypadku pozostałych dotacji. To były drobne wnioski dotyczące drobnych prac konserwatorskich przy zabytkach ruchomych. Więc tak to wygląda. Nie ma tutaj jako takiego konkursu. Są terminy określone bezpośrednio w uchwale i wniosek, formularz wniosku też jest określony w uchwale. Uchwała też określa, jakie wydatki my możemy brać pod uwagę. To jest oczywiście wprost określone w ustawie i w uchwale jest to powtórzone. Dodatkowo jeszcze jest zgodnie z przepisami ustawy mowa o tym, że możemy pokrywać wydatki poniesione w roku poprzedzającym uzyskanie dotacji, w roku i w roku przyznania dotacji. W każdym z tych przypadków my płacimy w taki sposób, że są to refundacje poniesionych wydatków na podstawie faktur po odbiorze prac przez konserwatora wojewódzkiego. Nie ma tutaj w żadnym przypadku takich sytuacji, żebyśmy płacili uprzednio przed wykonaniem prac. Dobrze, to chciałem jeszcze kontynuować. Dziękuję. Pani przewodnicząca Mach jeszcze chciała się... Chciałem jeszcze kontynuować. Pani przewodnicząca. Ja chciałam podkreślić, że my dotujemy nie tylko obiekty, w tym przypadku kościół, to nie dotujemy, o czym pan dyrektor bardzo wyraźnie podkreślił księdza, tylko obiekt, zadanie. To, co było powiedziane, są określone wyraźnie zasady uchwałą Rady Miasta i jest dofinansowanie wtedy, kiedy zadanie zostało wykonane. I proszę Państwa, w tym piśmie, pan dyrektor Hubert to wyraźnie powiedział, jest informacja, iż zadanie będzie wykonane z powodów niekoniecznie zawinionych przez administratora, czyli księdza, nie wszystkie prace mogą być wykonane. Ja przypomnę, że nie tak dawno, wcale nie mamy pieniążki, przyznaliśmy prywatnemu przedsiębiorcy na remont dachu kamienicy, prawda, komercyjnej. I nie rozumiem tej dyskusji naszego kolegi Markula, że tak bardzo, bardzo, prawda, troszczy się o to, żeby nie wydać na obiekt, który jest obiektem służącym byłym, obecnym i przyszłym pokoleniom. I bardzo bym prosiła, żebyśmy jednak spojrzeli to na tą sprawę, na to zadanie, jako zadanie, które na pewno będzie zrealizowane i jest potrzebne i będzie służyło nam wszystkim i pokoleniom. Bo inaczej... Znaczy za chwilkę. No. I jeszcze bardzo cenną informacją jest to, co powiedział pan dyrektor, bo miałam pytać, ale pan dyrektor w swojej wypowiedzi mi odpowiedział już,
że nie było sytuacji, by podmioty, które oficjalnie złożyły w przewidzianym uchwałą terminie, nie otrzymały dotacji. Więc nie rozumiem tak naprawdę teraz takiego wypytywania listy, kto ile, jak. Każda propozycja w Wysokiej Radzie Komisji jest także przekazywana. Dziękuję pięknie. My nie dyskutujemy nad tym, czy taką dotację można przekazać. My ją tak przekazujemy. Ja też mam wątpliwości, ponieważ jeżeli wystąpił problem w wypełnieniu pełnej ilości zadań, no to ja też nie widzę, dlaczego my mamy płacić całą kwotę obecnie. No tak zwyczajnie po prostu w tej sytuacji wszyscy jesteśmy nieco pokrzywdzeni finansowo i wiemy przecież, jak wygląda budżet, wiemy, jak wyglądają poszczególne cięcia. I w sytuacji, kiedy ksiądz nie zrealizuje pełni prac, które zostały na samym początku zadeklarowane, no to też uważam, że my nie powinniśmy wypłacać, albo zastanowić przynajmniej, czy wypłacać całą kwotę tej dotacji, no bo wiadomo, że tą część i tak wypłacimy, więc tutaj no jakby ja rozumiem, dlaczego i nad czym dyskutujemy. Nie, no tak, panie przewodniczący, każdy ma prawo mieć swoje zdanie, ja tego nie neguję, niemniej jednak niejako rozumiem, że w tym momencie z różnych powodów nie mogło być wykonane całe zadanie, ale ksiądz wyraźnie mówi, że zrobi wszystko, żeby to zadanie było zrealizowane i bardzo prosi o to, żeby ta dotacja była potraktowana w całości, ta przyznana nam na to zadanie była wykorzystana. I no nie jest to jakiś większy, to nie jest prywatny, komercyjny obiekt, który no może budziłby większe wątpliwości. Natomiast jeśli chodzi o to, że w tym momencie, no wiemy, proszę Państwa, tak samo dotyka to nie tylko instytucji jak restauracje, kulturę, tak samo i Kościół. Też nie przychodzą wierni z powodów nam wszystkich znanych. Mniejsze są przychody. No i może trudniej było zdobyć te środki, zgromadzić, żeby dołożyć do tego zadania, ale ksiądz obiecuje, bądźmy wyrozumiali. I na koniec jeszcze mam pytanie ostatnie. Panie dyrektorze, proszę przypomnieć, jaka to jest wartość tego zadania? Bo pamiętam wartość niedawno, którą opiniowaliśmy do tego prywatnego, komercyjnego budynku, gdzie kiedyś, pamiętam, nie urodziła się lubelska artystka, nie będę wymieniać już nazwiska. Panie dyrektorze, jak pan pamięta tą wartość tam 100... 120 tysięcy. To znaczy wysokość dotacji, jeśli dobrze pamiętam, było 50 tysięcy z budżetu gminy Lublin. A 50. Czyli wiemy, o jakiej sumie mówimy. To nie są jakieś, a więcej przyznaliśmy przedsiębiorcy. No nie, panie dyrektorze, to dotacja w wysokości 103 880. To przepraszam, to musiałem pomylić, bo przyznaję, jestem w domu i być może dokumentów wszystkich przy sobie nie mam, czy, ale z tego właśnie, panie dyrektorze, jeśli dobrze pamiętam. Właśnie skorygować, ale pani dyrektor mnie uprzedziła. 100 000, około 100 tysięcy. Pani przewodnicząca, mogę już? A ile to było na te komercyjne kamienice niedawno? Ja nie mogłem dopytać, a pani przewodnicząca może? Pani przewodnicząca, proszę o... Pani przewodnicząca, można zaprosić? Dźwięk trzeba wyłączyć. Proszę, przepraszam, wyłączyłam sobie dźwięk. Proszę, proszę, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, no dziwi mnie troszeczkę ten atak na mnie, dlatego że tak naprawdę rozmawiamy o pieniądzach miasta. Ja absolutnie w żadnym momencie nie neguję tego, że to jest zabytek, że trzeba wspomóc, czy można wspomóc, czy to jest niezgodne. Natomiast rozmawiamy o pieniądzach miejskich, których, jak wszyscy państwo wiecie, jest mało przez koronawirusa i będzie bardzo mało w przyszłym roku, bo zostaniemy bardzo dotknięci. I gdybyśmy rozmawiali o prywatnym przedsiębiorcy, który miałby piękny zabytek, który chciałby remontować, na przykład ten dach, który dofinansowaliśmy w tych powiedzmy 20 paru %, to wszyscy zgodnie powiedzielibyśmy, że nie. Natomiast tu słyszę, bo ksiądz obiecał. A jakie mamy gwarancje? Ksiądz może obiecać, a za rok, za dwa powie, no niestety nie udało się. To jest słowo oddane przez księdza tak naprawdę nic dla nas nie znaczy, bo nie gwarantuje w żaden sposób, że to zostanie wykonane. I
I nie wiem, dlaczego państwo tak zachowujecie się zupełnie, tak jakby, nie wiem, no zupełnie inaczej, jakbyśmy rozmawiali o... Musimy równo traktować zarówno księdza, jak i prywatnego przedsiębiorcę, który ma zabytek, i nie widzę tutaj powodu do stosowania jakichś nadzwyczajnych okoliczności. Proszę państwa. Przedsiębiorca ma komercyjny, będzie na tym bardzo zarabiał później, a to jest obiekt, który służy wszystkim mieszkańcom, nie tylko Lublina i Lubelszczyzny. Pracę z budżetu państwa i innych miejsc nie dostaje pieniędzy. Proszę państwa, poza tym też boję się tego, że stworzymy niebezpieczny precedens. Bo tak, ileś instytucji występowało i nagle zobaczą, aha, no można wystąpić i powiedzieć, no dobrze, mamy COVID, nie udało nam się zebrać, to teraz odostańmy całość tego, a nie będziemy musieli żadnego wkładu własnego. To jest pierwsza sprawa. Kolejna sprawa, przecież pan dyrektor z tego wyraźnie powiedział, że to jest refundacja, czyli oznacza, że Kościół ma na to pieniądze, tylko dostaje od miasta refundację. Więc z racji tego, że zobowiązań, które na siebie wziął we wrześniu zeszłego roku, no nie wiem, nie zdobył środków z jakiegoś innego powodu, to my mamy teraz dać, jako pokryć 100% kosztów prac. Tym bardziej mówię państwu, no jest to refundacja, czyli te pieniądze ma, a my teraz mamy zwrócić, bo się nagle nie udało. No miastu też się ten rok nie udał. Miejcie to państwo na uwadze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przewodnicząca, czy jest szansa do głosowania? Mam taki wniosek. Tak, jest szansa, panie przewodniczący. Myślę, że tutaj nie wybrzmiało pytanie i możemy, zakładam, już przejść do głosowania. Proszę o przygotowanie panelu do głosowania. Będziemy opiniować projekt. Ja głosowałam, ale była tablica, te ankietowanie wcześniej jakaś nie do końca jasna, więc będzie zaliczony. Czekaj, zobacz. Myślę, żeby państwo informowali. Jest w porządku. Jest. Przy 3 za, 2 wstrzymujących, nie, 2 przeciw i 1 wstrzymującym projekt uzyskał pozytywną opinię. Także możemy przejść dalej. I ostatni już, czy sprawy wniesione, czy są z państwa jakieś sprawy wniesione? O, witam, ale to już będziemy się usprawiedliwiać chyba po prostu, bo... No niestety nie z naszej winy, Monika. Oczywiście. Też dopiero nam się skończyła Komisja Gospodarki, także nie nasza wina. Miałam wniesionych koleżanki to połączyły, także... No, dzień dobry. Długo obradowały. Tak. Tam macie kolegę, który tak będzie wam. To drodzy państwo, możemy listę obecności na zakończenie już, czy jeszcze jakieś mamy sprawy wniesione? Nie widzę. To bardzo proszę pan. Tak, żebyśmy mogli, a później się jeszcze nacieszymy obecnością. Już możemy zaznaczyć swoją obecność. Przekazujemy. Czy wszyscy z państwa się odnaleźli? Widzę, że tak. W takim razie bardzo dziękuję wszystkim państwu za udział i zamykam posiedzenie Komisji Ochrony Zabytków. Również dziękujemy pięknie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do jutra. Wszystkiego dobrego. Do jutra. A pan dyrektor chyba karapuda coś jeszcze, tak? Tak? Czy wydawałam się? Nie, tylko do nas macha, tak radośnie.
Wszystkiego dobrego. Szczęśliwy, że dzisiaj nie był dotknięty, jeśli chodzi o pytania. Dzisiaj nie, dzisiaj pan dyrektor Mącik miał. Ale zawsze z przyjemnością odpowiadam na państwa pytania. Więc dziękuję bardzo. No, pozdrawiamy, wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. Dziękuję bardzo.